Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. W dzisiejszym odcinku przedstawimy najlepsze seriale, w których dużą rolę odgrywa wątek polskiej przestępczości zorganizowanej. Lista produkcji przygotowana została chronologicznie, od najstarszego serialu do tego, który został wyemitowany zaledwie kilka lat temu. Na początku zestawienia znajduje się jeden z najbardziej kultowych polskich seriali lat 90., czyli Ekstradycja. Zapoczątkowana w 1995 roku seria była pierwszą polską produkcją sensacyjną, mocno inspirowaną kinem amerykańskim. Jednocześnie ukazywane w niej historie opowiadały o typowych polskich problemach połowy lat 90. Skokowy wzrost przestępczości i bezkarność mnożących się grup przestępczych. Do tego układy, korupcja i narkotyki, które zaczęły zalewać ulice polskich miast. Z tym wszystkim walczy niepokorny komisarz Halski, as stołecznej policji i glina z problemami, który przez stosowanie niekonwencjonalnych metod wielokrotnie podpada swoim przełożonym. W roli głównej oglądamy świetnego Marka Konrada. Obok niego na ekranie między innymi Witold Dębicki, Małgorzata Pieczyńska, Alosza Adwiejew czy młodziutka Renata Dancewicz. Reżyserem i głównym scenarzystą Ekstradycji jest Wojciech Wójcik, który w dzisiejszym zestawieniu pojawi się dwukrotnie. Po doskonale przyjętym pierwszym sezonie, który początkowo ukazał się tylko na kasetach VHS, serial doczekał się dwóch kolejnych odsłon. Opisane w nich historie ewoluują, podobnie jak ewoluował polski półświatek. W serii pierwszej mamy do czynienia z ulicznymi gangsterami, którzy na niewielką skalę handlują narkotykami czy wymuszają haracze. Już w pierwszym odcinku pojawia się wątek nawiązujący do prawdziwego wydarzenia z sierpnia 1994 roku, kiedy to restauratorzy z warszawskiej Starówki ogłosili strajk po tym, jak ich lokale zaczęli nachodzić gangsterzy z Wołomina. W sezonie numer 2, który ukazał się w 1997 roku, obserwujemy znacznie wyższy poziom przestępczości. Tym razem mamy do czynienia z parą Rosjan, Nadjeżdżą Tumską i Jurijem, którzy rozwijają w Polsce narkotykowy biznes, a zyski inwestują w legalne przedsięwzięcia. Z kolei ich szef Iwanow, rezydując w hotelu Bristol, dogaduje interesy z prominentnymi bankierami. W tym miejscu warto nadmienić, że Lew Rywin, który wcielił się w postać rosyjskiego bossa Iwanowa, w prawdziwym życiu dokonywał swoich machlojek również w hotelu Bristol. Sprawa tamtych przestępstw została później okrzyknięta aferą Rywina. Sezon trzeci Ekstradycji wchodzi na jeszcze wyższy poziom, a jego akcja toczy się w środowisku białych kołnierzyków, zajmujących stanowiska na najwyższych szczeblach władzy. Pojawia się tu prawdziwie mafijny układ, w którym znajdują się generał wojska, prezes banku i politycy, którzy mają na swoich usługach przestępców od brudnej roboty. W trzeciej i ostatniej części Ekstradycji, wyemitowanej w 1998 roku, do obsady dołącza Janusz Gajos, grający postać Kinga, szefa mafijnej organizacji. Ekstradycja posiada tę przewagę nad innymi tego typu produkcjami, że nie tylko opowiada o latach 90., ale przede wszystkim była tworzona w samym sercu tej szalonej dekady. Tym samym mamy okazję zobaczyć na ekranie wystrój wnętrz, motoryzację, ubiór czy technologie charakterystyczne dla lat 90. Jakiś czas temu serial doczekał się rekonstrukcji cyfrowej, dzięki czemu możemy oglądać go w jakości nieodbiegającej od najnowszych standardów. Kolejna produkcja na liście to Sfora z 2002 roku, kolejne dzieło Wojciecha Wójcika, jednak znacznie bardziej mroczne od słynnej Ekstradycji. Tym razem
Poznajemy historię czwórki przyjaciół z warszawskiego podwórka, którzy w dorosłym życiu nadal trzymają się razem. Sulima, Duch i Olbrycht robią kariery w policji, zaś Nowicki zostaje prokuratorem. Kiedy w wyniku zamachu ginie Sulima, tutaj nawiązanie do zabójstwa generała Papały, jego przyjaciele wypowiadają wojnę zleceniodawcy mordu, warszawskiemu bosowi o nazwisku Starewicz. Warto dodać, że według kilku źródeł, grający Starewicza Krzysztof Kolberger dobrze znał się z Andrzejem Z. Słowikiem i w swoich rolach czarnych charakterów starał się naśladować zachowanie pruszkowskiego gangstera. Poza motywem zemsty na Starewiczu i próbach osadzenia go za kratami, w serialu pojawiają się również takie wątki jak walka o wpływy w stołecznym półświatku czy powiązanie środowisk przestępczych z polityką i biznesem. W rolach głównych poza Kolbergerem występują Olaf Lubaszenko, Paweł Wilczak i Radosław Pazura. Na podstawie 9-odcinkowej serii powstał 2-godzinny film zatytułowany Sfora – Bez litości. A w 2007 roku wyemitowano 2 sezon serialu pod tytułem Fałszerze – Powrót Sfory, który w znacznej mierze kontynuuje wątki sprzed kilku lat. W 2005 roku ukazał się inny kultowy serial o walce policji z kryminalnym półświatkiem. Oficer w reżyserii Macieja Dejczera to opowieść o parze antagonistów, policjancie, który przenika do struktur organizacji przestępczej i młodym gangsterze, który próbuje przejąć władzę w mieście. W rolach głównych jako tytułowy oficer o ksywie Kruszon Borys Szyc oraz grający gangstera o pseudonimie Grant Paweł Małaszyński. W pozostałych rolach Andrzej Chyra, Eryk Lubos i Magdalena Różdżka. W 2006 roku wyemitowano 2 sezon serialu zatytułowany Oficerowie, zaś 2 lata później pojawiła się ostatnia część produkcji Trzeci Oficer. Warto odnotować fakt, że za muzykę w Oficerze odpowiada Michał Lorenz, autor ścieżki dźwiękowej do Słynnych Psów. Pozostajemy w świecie warszawskiej policji, gdyż w grudniu 2005 roku ukazała się najlepsza produkcja w dorobku Patryka Wegi, czyli Pitbull. Jednocześnie jest to najlepszy serial ukazujący pracę polskiej policji kryminalnej z początku lat 2000. Głównymi bohaterami są tu policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy każdego dnia muszą stawiać czoła nie tylko mordercom, gangsterom czy dealerom, ale również zmagać się z brakami w wyposażeniu, marną płacą i przełożonymi, którzy nie mają pojęcia o policyjnej robocie. Większość wątków dotyczących głównych przestępstw opisanych w serialu oparto na prawdziwych wydarzeniach. Jest to zasługa Patryka Wegi, który pracując nad telewizyjnymi cyklami Prawdziwe Psy oraz Taśmy Grozy, zebrał okazałą ilość dokumentacji. W Pitbullu bardzo dużo uwagi poświęcono warszawskim grupom przestępczym. W serialu znajdziemy nawiązania do grupy Mutantów, gangu Ormianina Saida czy grupy Żoliborskiej. Ujrzymy również sfabularyzowane inscenizacje takich wydarzeń jak masakra w barze Gama, starcia gangu Mutantów z policją w Parolach i Magdalence czy strzelaninę w centrum handlowym Cliff. Na ekranie Marcin Dorociński, Andrzej Grabowski, Janusz Gajos, Krzysztof Stroiński, Rafał Mochr czy Weronika Rosati. Pitbull wyemitowany został w 3 seriach, które ukazały się w latach 2005-2008. Kolejny serial podejmujący temat polskiej mafii to Odwróceni z 2007 roku. Tutaj również pojawia się wątek walki organów ścigania z gangsterami, jednak epicentrum wydarzeń dzieje się wewnątrz grupy przestępczej. W serialu nie brakuje nawiązań do takich wydarzeń z półświatka Warszawy lat 90., jak napad na konwój przy ulicy Zamiany, strzelanina w barze Gama, wojna braci Niewiadomskich z Pruszkowem, czy zabójstwo Wojciecha K. Kiełbasy. Głównym bohaterem serialu jest grany przez Roberta Więckiewicza gangster Blacha, który decyduje się zostać świadkiem koronnym i pogrążyć dawnych kolegów z gangu. Jest to oczywiste nawiązanie do Jarosława Sokołowskiego pseudonim Masa, który został zwerbowany na policyjnego informatora przez jednego z najlepszych funkcjonariuszy w kraju, Piotra Wróbla.
W postać tego ostatniego jako Paweł Sikora wcielił się Artur Żmijewski. Twórcy serialu w ciekawy sposób nawiązali do prawdziwych postaci z polskiego półświatka. Pershing to serialowy szybki. Znany z zamiłowania do gołębi dziad to Ptasiek, zaś podkreślający swoją religijność Słowik otrzymał pseudonim Mnich. Mimo iż jednym ze scenarzystów jest Piotr Pytlakowski, współautor słynnego alfabetu mafii, Odwróconych nie należy traktować jako dokumentu o polskim półświatku lat 90. Przedstawione postacie są zbyt przerysowane, a oparte na faktach wydarzenia zbyt ubarwione i sfabularyzowane, aby serial mógł być postrzegany w kategoriach reportażu. Nie zmienia to jednak faktu, że Odwróceni to jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych i jedyny, który w całości skupia się na motywie polskiej mafii. W 2019 roku, po 12 latach przerwy, wyemitowano drugi sezon serialu z podtytułem Ojcowie i córki. W produkcji sprzed kilku lat Blacha i Sikora ponownie wracają do gry, aby uratować od niebezpieczeństwa swoje córki. Seria numer 2 wydaje się jednak zupełnie odrębnym serialem, tylko w niewielkim stopniu nawiązującym do części pierwszej. Kolejny serial w zestawieniu jest produkcją zupełnie inną od reszty wymienionych. Krew z krwi bowiem nie skupia się ani na motywie policjantów i złodziei, ani na porachunkach między grupami przestępczymi. Serial z 2012 roku jest opowieścią o córce byłego bossa trójmiejskiego półświatka, która po śmierci męża, jak się okazuje również przestępcy, musi porzucić spokojne i bezpieczne życie. Postawiona pod ścianą Carmen wkracza do brutalnego świata nielegalnych interesów męża i robi wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom. W rolach głównych dwusezonowego serialu oglądamy Agatę Kuleszę, Mariusza Bonaszewskiego, Łukasza Simlata, Szymona Bobrowskiego i Aleksandra Domogarowa. Głównym reżyserem produkcji jest Ksawery Żuławski. Ślepnąc od świateł to kolejny serial osadzony w realiach dzisiejszej Polski. Oparta na powieści Jakuba Żulczyka produkcja została wyemitowana w 2018 roku. Głównym bohaterem serialu jest Kuba, dealer narkotykowy, który przemierza ulice Warszawy, zaopatrując w kokainę ekskluzywną klientelę – raperów, celebrytów i polityków. Jak łatwo można się domyślić, postać ta inspirowana jest Cezarym P., dealerem gwiazd, który podobnie jak Kuba krążył po stolicy, dowożąc kokainę między innymi senatorowi PO czy kandydatowi na posła PiS, a także znanym aktorom i muzykom. Szefem Kuby jest Jacek, gangster-biznesmen, który jak wielu mu podobnych zaczynał swoją przestępczą karierę jeszcze w latach 90. Ich współpraca układa się pomyślnie, do czasu, aż więzienie opuszcza Dario, psychopata i gangster starszego pokolenia, który zaczyna wywracać warszawski półświatek do góry nogami. W rolach głównych oglądamy debiutującego na ekranie Kamila Nożyńskiego oraz genialnych Jana Frycza i Roberta Więckiewicza. Reżyserem i współscenarzystą Ślepnąc od świateł jest Krzysztof Skonieczny. Co ciekawe, gra on także jedną z ról, wcielając się w postać ulicznego rapera o pseudonimie Piorun.